wiem, przegrywa z Peterem Plewcem różnicą 8,6 punktu w klasyfikacji turnieju czterech skoczni. Teraz traci 5,7 po pierwszej serii. Niekorzystne warunki, ale już nie wieje tak mocno z tyłu. Tylko 0,2 metra na sekundę. 125 metrów wymagane przed Severinem Freundem. Wysoka trajektoria lotu, ależ teraz odpalił Severin Freund. Wyprowadził bardzo mocny cios reprezentant Niemiec. Bez dwóch zdań będzie liderem, będzie znowu na podium Severin Freund. Wygrał w Oberstdorfie, trzeci był w Garmisch-Partenkirchen. Teraz także będzie na podium w turnieju czterech skoczni. 128 metrów to najdłuższy skok jak na razie. 1,9 punktu dodane, 5,19, bardzo wysokie oceny za styl, oczywiście bezapelacyjne tutaj prowadzenie, ale czekamy na odpowiedź Plewca, bo nie sądzę, żeby Gangnes, Norweg Gangnes miał szansę włączyć się do tej rywalizacji. O, zobaczymy. Proszę zobaczyć, Werner Schuster teraz także ucieszony, zadowolony. Bowiem to był rzeczywiście fantastyczny skok Severina Freunda. 128 metrów. On w tym momencie o 8,7 punktu wyprzedził. Pozostał Peter Plewc. 3,7 punktu przewagi nad Gangnesem, ale 5,7 przewagi nad Severinem Freundem po pierwszej serii. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i 64. turnieju czterech skoczni. Czy to będzie... W dobrych warunkach. W tej chwili są dobre warunki. Powinien być długi skok. Jest wiatr pod narty. 130 metrów. Zobaczymy, czy tak jak w Garmisch-Partenkirchen, tak również tutaj Peter Plewc nie pozostawi cienia wątpliwości, kto jest najlepszy. I on to wygrywa w znakomitym stylu. Peter Plewc, no skacze jak natchniony. 132 metry, najdłuższy skok dzisiejszego konkursu. Peter, brawo, brawo, brawo. Czyli doskonale skacze, bardzo wysoka forma, potwierdza to na skoczni, nic mu nie przeszkadza, nic. Mało tego, warunki w tym momencie mu jeszcze troszkę pomogły, więc doczekaliśmy się takiego skoku, na który z przyjemnością można patrzeć, czyli ponad 130 metrów na tej skoczni, to już jest efektowne widowisko. No i jakby na to nie patrzeć, mówiliśmy o tym na początku, że w historii turnieju czterech skoczni 31 zwycięzców konkursu w Innsbrucku wygrywało klasyfikację generalną. Że Innsbruck, Bergizel to jest właśnie taka trampolina do tego sukcesu w całym turnieju i wydaje się, że tym dzisiejszym konkursem Peter Plewc załatwił sobie, tak kolokwialnie mówiąc, zwycięstwo w całym turnieju. Oczywiście jest jeszcze konkurs, ten ostatni, kończący rywalizację w Bischofshofen, ale patrząc w jakiej dyspozycji, w jakiej formie, jak pięknie skacze reprezentant Słowenii, nie wyobrażam sobie, by był ktokolwiek w stanie wyrwać mu zwycięstwo w całym turnieju. Pięknie, pewność skakania tutaj od początku do końca, płynność, prawda? Wygląda to tak, jakby to robił od niechcenia wszystko, ale to właśnie cechuje mistrzostwo. W każdym sporcie takie wykonanie, swobodne, luźne, cechuje zawodników, którzy są w bardzo wysokiej formie. Ci, gdzie widać, u których widać wysiłek, jakieś szarpaniny, prawda? Oni chcą nadrobić jakieś braki. Tych braków się nadrobić niestety na poziomie mistrzostwa sportowego nie da. Natomiast właśnie mistrzostwo sportowe to jest tego rodzaju płynność. Do tego będziemy dążyli również w pracy z naszymi zawodnikami. Na razie podziwiamy radość słoweńskich skoczków. Oczywiście wygrywa Peter Plewc z przewagą 11,1 części punktu nad Severinem Freundem, co oznacza, że w klasyfikacji turnieju swą przewagę powiększa do 19,7 punktu Peter Plewc. 19,7 punktu przy tak skaczącym Słoweńcu przewagi, no to jest przepaść, jeżeli chodzi o klasyfikację turniejową. No to jest 10,5 metra. Oczywiście jest to przepaść. Jest też to sport, prawda? Różne rzeczy w sporcie się zdarzają, ale patrząc na normalną